11 listopada to wyjątkowe święto dla wszystkich rodaków. Narodowe Święto Niepodległości to dzień, w którym odbywają się uroczystości w całym kraju. Podobnie jest w Zamościu oraz w pobliskich miejscowościach. W Nieliszu program zainaugurowała msza święta celebrowana przez księdza Dariusza Soniaka. Złożono wieńce przy pomniku pamięci ofiar II wojny światowej. Odbyły się także honory władz gminy Nielisz z wójtem Adamem Walem na czele. Wieniec złożyli także policja, straż pożarna, dyrektorzy szkół i instytucji oraz kombatanci. Część artystyczna w wykonaniu młodzieży z publicznego gimnazjum imienia Agaty Mróz w Średnim Dużym odbyła się ponownie w nowoczesnym klubie kultury w Stawie Noakowskim. Została ona przygotowana m.in. przez nauczycielkę historii Ewę Witek. Szkołę reprezentowała również pani dyrektor Ewa Łapa.